Witam serdecznie, to Skrojdat i kolejny odcinek serii Były Sobie Czołgi. Tym razem, raczej tym razem, no tym razem, no kolejno raz, obiekt 430.2. Akurat wtedy była taka dosyć fajna seria. No i mapa Północny Zachód, dołączył do Pluton Zenu z Gilgameszem jeszcze jego kolega Subway. No Survi, Subway na T-54. Gilgamesz znowu T-61. Tu jeszcze pokazuję, jakie są penetracje i damage. Ale to wszystko można sobie zobaczyć w statystykach na stronie WOTA lub w samym WOTA. Kliencie WOTA. Mapa Północny Zachód. Taka dosyć ciekawa mapa. Chociaż po ostatnich zmianach jest jeszcze bardziej ciekawsza. Naprawdę trochę więcej dróg porobili. No trochę lepiej atakować. Tak, ale ja tutaj sobie podjechałem tutaj na tą pozycję, bo z doświadczenia wiem, że czołgi medy przeciwnika lubią sobie przejeżdżać tędek naprzeciwko, no i czekam, aż to zrobią. Ale nie. Niestety nie zrobiły tego. Subway z obiektem 416 pojechali tam na A1 stronę, A2. Bezpiecznie w tamtą stronę. No i już jest pierwszy T-54. Kolejny, trzeci od 3 czołgi T-54 w plutonie. Niestety dla obiekta 416 to się bardzo źle skończy, przejechał przez tory i nikt nie jest w stanie mu pomóc za bardzo. Wyparował Trimiga. Coś tam go klepie od góry za 129. Co my takiego mam? 1071, no tak. Dobra, teraz tutaj kwestia tylko pomocy naszemu Subwayowi na T-54. Na pomoc w miarę, ale no ich focus fire jest za duży. Jeszcze się udaje ściągnąć. Gdyby teraz Subway przejechał po stronę do tyłu, miałby dużą szansę na przeżycie tego. A gdybym też go zaczął zasłaniać, to pewnie też by przeżył. Niestety nie. Jeszcze nie wprowadziłem sobie tego super nawyku. Czasem po prostu zaczynam strzelać, bić wszystko co leci. Ale nie jest źle, nawet jest bardzo dobrze. No straciliśmy Subwaya na T-54, ale oni stracilicały pluton T-54 i jeszcze dwa czołgi kolejne. ISA-2, który sobie wyjechał tak od sobie, nie wiadomo po co, oraz Arte, która nie wiem jak to się stało. Jak to się stało, że ich Arta wyparowała? No nieważne. No, generalnie 3-9 stracili, już są na bardzo na złej pozycji. O, jest AT-15. Jeszcze mają trochę TD-ków, te 30, no to naprawdę może być nieciekawie. O, jest tutaj T-34, o, tam raczej AT-15, a tam też gaśnica miał niestety. A ja tu szukam sobie pozycji do strzału. Dobra, strzał jest, ale bez damage'a. Znaczy bez gąsek. No to próbujemy jeszcze raz. Dobra, jest gąska. Podpalenie nie weszło. O, teraz się skapnął, że ktoś go klepie. Niedobrze. Ale już w sumie już po. Skapnął się bardzo, bardzo późno. Gilgamesz go jeszcze od boku zajechał. Dobra, 4 kile. 2200 damage'u. Jest okej. Okay. Potrafi coś tam odbić. Jeszcze lubi sobie skrapy. No ma, jedziemy dalej, zobacz co się tam dzieje. Gdzieś tu ten Tiger gdzieś widział, M103 tu stoi i pilnuje. Coś będzie z nią trzeba zrobić. Uhuhu, jestem w niezbyt dobrej pozycji. Jeszcze tak strzeliłem, no odwal czasem wchodzi. Jak jeszcze lufa jest niżej. Takie opóźnienie serwerowe. Lufa jest niżej, ty strzelasz, lufa pod górę dobije i pocisk leci sobie tu ładnie. Dobra, te 30 są gdzieś tam. Pilnują się. Dobra, biorę Gilgamesza i jedziemy na tę M103. No, M103 Saeku bije. Ciekawy. Dobra, objeżdżamy go. Ale coś tu nas zaczyna klepać. O, T4 na 1 jest.
Uj, tutaj to M3 ma naprawdę dużo szczęścia. I strzał to 4 na 1. Dobra, jest, wyparował. Te 4 na 1 też miał dosyć dużo szczęścia. Niestety Gilgamesz też wyparował, ta Insta 1385. Bardzo ciekawe. Niedobrze, niedobrze. Nie mam tu jak coś obniżyć, działa, opuścić w ogóle. Muszę jechać, ale pięknie. Bokiem sobie jechałem. I w gąskę weszło. A ja tutaj się obznajomiłem ładnie gąską. I bum. I 85 wyparowuje. Zostały dwie C30 oraz SU na bazie. Raczej to już nie powinniśmy przegrać. 3600 damage'u. Ale mam full, prawie full HP. Okej. Wyparowuje T30. Druga T30 też wyparowuje. I jest dobrze. Zostaje SU na kapie. Gdzieś tam są skitrane. Jak widać, weszły we mnie raptem dwa strzały. No nie dużo dostałem tych strzałów. IS-2 coś tam rykoszet. M103 za 100 krytycznie w gąski w Saeka. Nie wiem czemu Saeki bił. No a 85 też mu nie poszło. No, oszczędzali mnie bardzo. Dobra, czy jeszcze uda mi się 8 kilo zdobyć? Uda mi się uciec? Jest, jest, jest. Tak, udało się. Pięknie, ładnie. Tu oznaka pierwszej klasy, rozpruwacz. Radleya Wortesa dostałem. Specjalista, no i duży kaliber. Co chyba standardowo, bo 4200 nabiłem. Bardzo ładnie wyszło. To naprawdę M3 tylko mnie tylko ścigała, ale nie dościgła, nie udało się jej. No, bitwa jak najbardziej udana. Trochę błędów było, ale cóż, grunt, że wygrana. Tak więc dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.